No dobra, załatwiłem przed chwilą tą kobitkę. Stwierdziła, że duch jej męża może w końcu spocząć. Hatyna się dopaliła za ten czas. A my udamy się najpierw tutaj. Brona za ziemia. Zanim w ogóle wypełnimy, dajmy, że główny quest tutaj, no nie? To możemy się udać w tę stronę. To jest taki całkiem niezły pomysł. Troszkę sobie zwiedzimy. O, byś ty zdechł. No, fajnie, że coś widzę. Totalnie mi te drzewa przeszkadzają, no naprawdę. A przeciwnicy pojawiają się co jakiś czas. Myślałem, że tak jak ich wybijemy, tak ich wybiliśmy, to tam nie. Oni się tak co jakiś czas będą pojawiać. Czy tam siul? Dekoracyjne klejnoty. Aha, no tak. I've wondered, how did you know to approach us, Solas? The breach opened, we were scrambling and barely had time to think. And there you were. I went to see the breach for myself. I did not know you would be there. You must not have been far away. I was not. I'd come to hear of the conclave, but did not want to get close. Hmm. Lucky for us then. Dokładnie. Solasowi dałem taki pasek zwiększający o 50 punkty życia. Jemu się stanowczo bardziej przyda. Bo będzie mógł sobie chłopina trochę dłużej powalczyć. 50 punktów życia to może być całkiem sporo. Znaczy ja tak liczę, że to jest mniej więcej 2-3 ciosy na tym poziomie, nie? Więc to jest tak naprawdę fair. Przez te 2-3 ciosy to jestem w stanie sporo zabić. No proszę. Embrium. No i elfie korzenie oczywiście. Ciekawe, czy jest modyfikacja, która pozwala z automatu zbierać te przedmioty. Nie chce mi się po prostu za nimi tak za każdym razem przechodząc i tak, no tutaj jest, no to idę. Zaraz pewnie gdzieś znowu obok będzie. I znowu polezę po jeden gdzieś tam jakiś kwiatek. Dobra, tam jest jakaś chatka. Obadamy chatkę? No, najwyraźniej obadamy chatkę. Czy moja postać pływa? O, to jest pytanie. Nie, no przecież. Umieram wskakując do wody. Ha! Czyli moja postać jest wampirem! Takie buty. No przecież jazdę sobie robię, no nie? No zobaczcie, ja tu mam jakąś wodną pałkę. Nie no, dobra. To się udało zebrać. To już Solas dalej ode mnie zaszedł w wodę. Dobra. Znacie moje motto. Zajrzyj pod wodospad. Pod wodospadem zawsze coś jest. Tylko chyba z tamtej strony musimy zajść. Bo tu nawet te kamienie to są tak fajnie wyrzeźbione, serdeczne F5. No, przecież muszę pocisnąć po to żelazo. Ci przeciwnicy tam to stoją jak jakieś NPC. Grach MMO. Nie uciekniesz mi. Jakiś ty twardy. Dobra, przeciwnik spadł. Drugi też. They'd profit greatly from smuggling Lyrian.
No jest w tym trochę racji na pewno. A co to? A, żelazo. Nie, ciekawe. Tylko ciekawe, czy ja tam mogę wleść. O, a co to za królicza świnka? Tyle w temacie tej połączenia królika ze świnią. Ulepszony pierścień noży do rzucania. Zwiększa obrażenia od zdolności o 30%. Serdeczne F5, jako że ja całkiem sporo używam tych zdolności. No i gicioreks. Amulet sprytu. To amulet sprytu mogę dać Warikowi. Albo nie mogę. Przecież to nie był amulet, tylko pierścionek. Ojejku. Pera, jaki ty jesteś normalnie szansy krytycznej, pierścionek. Czyli tu to muszę mieć kluczyk. Dobra, jak trzeba, to trzeba. Tylko mam nadzieję, że w żadnym tutaj ciele nie był ten kluczyk. No ale nic, w każdym bądź razie widzieliście, no to jest właśnie to, o czym mówię. Dobra, na tym jeziorze... Arcymistrzowski wytrzymały uchwyt Bianki. Coś czuję, że po powrocie będziemy ulepszać tę jego broń. To jest to jezioro. Weźmy sobie, wejdźmy na tą wysepkę, bo ja ją tu chyba mogę oznaczyć. Siulusto. O, no właśnie, wiedziałem. Zajmij. Tyrada, jasny topór, matka awarów. No tak, kolejna pieśń albo modlitwa, więc ja podziękuję. A co tu jest? A, krwawy lotos. No i widzicie, i tak biegam za każdym razem. Kurde. Naprawdę musi być jakaś modyfikacja do automatycznego zbierania, tak jak miałem miejsce w Skyrimie. Zajbijasz, co by mi to pomogło. Ja bym chciał jeszcze sprawdzić, czy tu coś jest. No, tu raczej nic. A, czekajcie. Tak czysto z ciekawości. Nie no, tak czysto z ciekawości nic tu nie ma. Tam na dole jest jakiś obóz. No, ktoś ma obóz. Już myślałem, że nie będzie się dało tutaj wejść. Jak się robi grę z otwartymi obszarami, to musi być zawsze skakanie, bo inaczej to jest kappa. Chyba że nasze postacie mogą wejść po wszystkim, ale jak będą mogli wejść po wszystkim, to też kappa. Cesarstwo Orle. Vale Royale jest wielu lordów i lady. Nie jara mnie ten temat, naprawdę. Trochę tak w ogóle Vale Royale mnie nie jara. Kawałek mozaiki. Wzmocniona tarcza. Dajmy sobie mapkę. Ja to widziałem właśnie. Wykrzykniki i te sprawy. Zanim w ogóle udamy się gdzieś tam w lewą stronę. A tak, brama Valerany jest zamknięta. No, udajmy się gdzieś tu. Bo tutaj już chyba nic nie ma takiego. Przynajmniej nic, co by nas interesowało. A na razie się udajmy w tą stronę. Czyli tam tak drą ryja. Że ich aż tutaj słychać. Wszedłem sobie zinu przez las. Ale drą mordę. Nie no, takie sąsiedztwo to aż niemiłe. So, set up camp or keep moving.
Nie no... Myślałem, że tu coś jest. Nie no, my tu set up camp, ale keep moving. Mapa wodospadu. Przejdź za wodospad i tu jest ta brama Valeranu, tu chyba o to chodzi. Tak mi się wydaje, że to o to chodzi. To na tyle to i ja wpadłem teraz. Dobra, tu mogę rozbić obóz i to też nie jest zły pomysł. Bo dzięki temu też mogę szybciej się przemieszczać po mapce. Dobra, czy ja sobie to... No dobra, nieważne. Władza plus 1, super. Serdeczne F5. O, żelazo. Żelazo zawsze się przyda, bo tam przy tych uchwytach bianki i tak dalej by się przydało. Okularum. O, i to możemy sobie też sprawdzić. To super, to udajmy się do tego okularum. Bo to jest gdzieś tutaj. Oj, no dawaj, no już tam. O. That's the King's Road down there. Spójrz. No, mam cię. Mam cię. A co to? No, no tak, przecież. Madzowie wielcy zatroskani w dupę węża. No dobra. To zejdźmy tam na dół. I pomyślmy, co z nimi zrobić. Oczywiście po drodze, zbierając kuziwa kwiatki. Jak mocno mogę się... Nie. Myślałem o tym, jak mocno mogę się przesunąć. Okej, rozdroża. Widziałem tu jakieś walki. Dobra, czym by się tu zająć najpierw? Udajmy się na główny quest. Tak od razu. Dobrze, że ja nie zabiłem żadnego templariusza. Okej. Więc chyba zabiłem jakiegoś templariusza. No, i się tym zajmiemy. Dalej. Zabijcie go. Zabijcie maga. Najważniejsze to jest wykończyć Madzuja, bo za dużo obrażenia zadaje. Muszę dziewiątkę, dziesiątkę. Wolę w czasie. Gdzieś jest ich więcej? Tam są. Ja i tak poszukam ma... O, jest. No może nie Madzuj, ale niech będzie. Ojej, mógłbyś wyskoczyć z tego ognia? Ech, to muszę wskoczyć na kamyk, żeby celować przeciwnika, no już naprawdę. Pozbądźmy się tych templariuszy. Te ich zdolności walki tarczą to jest jakaś masakra. Weźcie się, żołnierzu, poskładajcie. Będzie dobrze. Czy
ja ich tłuczkiem zabijałem, że taki cały jestem we krwi. Hail for the Templar! Inquisition. Strony mi się po ten teges szmeges. Lie still. Don't touch me, mother. Their magic is... Turn to noble purpose. Their magic is surely no more evil than your blade. What? Hush, dear boy. Allow them to ease your suffering. Mother Giselle? I am. And you must be the one they are calling the Herald of Andraste. I'm told you asked for me. I know of the Chantry's denouncement, and I am familiar with those behind it. I won't lie to you. Some of them are grandstanding, hoping to increase their chances of becoming the new divine. Some are simply terrified. So many good people, senselessly taken from us. What happened was horrible. Fear makes us desperate, but hopefully not beyond reason. Go to them. Convince the remaining clerics you are no demon to be feared. They have heard only frightful tales of you. Give them something else to believe. That won't just make it worse. Because you are not human? That too. Let me put it this way. You needn't convince them all. You just need some of them to doubt. The power is the unified voice. Take that from them and you receive the time you need. You make it sound simple. I honestly don't know if you've been touched by fate or sent to help us, but I hope. Hope is what we need now. The people will listen to your rallying call as they will listen to no other. You could build the Inquisition into a force that will deliver us or destroy us. I will go to Haven and provide Sister Leliana the names of those in the Chantry who will be amenable to a gathering. It is not much, but I will do whatever I can. Dobre i to. W takich ciężkich czasach przydaje się każda pomoc. Także spoko. Corporal Vale is coordinating the Inquisition's efforts in the area. We should speak with him. Pogadamy. Tylko badajmy sobie okolice trochę. Topój bojowy, schemat wzmocnionej tarczy. Jakie tam? Elfi korzeń. Nie obrażę się za żadnej ilości elfiego korzenia. List do wielebnej matki Giselle, do mojej przyjaciółki i wiernej służebnicy matki Giselle. Wielkie kapłanki mówią mi, że poprosiłaś o więcej pomocy przy opiece nad uchodźcami, którzy gromadzą się w oku... wokół Red Cliff. O! Twoje matki, twoje wysiłki są zaiste najbardziej doceniane... Lecz na przyszłość, gdy w celach zaopatrzeniowych pojawi się pytanie, ilu uchodźcom pomogą twoje działania, przydałaby się odpowiedź w postaci konkretnej liczby zamiast zbożnego, lecz nie konkretnego tak wielu, jak zdołamy. Czyli po prostu wypięły się na nią. I poziom dla członków mojej drużyny. Ja miałem troszeczkę wcześniej, więc tam fair. Kassandra. Broń i tarcza. I co byśmy tutaj... Przywracana wytrzymałość na utracone punkty zdrowia. Dzięki technikom walki doskonalonym przez orelizjańskich lecerzy uniemożliwiasz wrogom skrzydlenie cię. Ich frontalne ataki mają mniejszą szansę na oszołomienie. Też takie fair. Doskok i cięcie. I parowanie. Odporność na obrażenia i kondycja po odblokowaniu. No i to nie jest takie złe, ale to też nie jest... To by było dobre, tylko nie wiem, z której strony chciałbym to zajść.
300 obrażeń przeciwnikom zwykle wydaje się, że tarcza służy tylko do obrony. Możesz wyprowadzić ich z błędu i zaatakować się, zadając obrażenia gardzie przeciwnika. No i to chyba jest lepsze niż ten doskok. Więc idziemy z tej strony. Czy z tej strony... mniejszą szansę na oszołomienie cię. I nie można cię oskrzydlić. Jak jest dużo przeciwników, to jest taki zły pomysł. Jeszcze ona wszystkich ma prowokować. Aż zdrowia to akurat mało traci, więc okej. Okay, jestem za i pójdziemy tędy. Dobra. Kassandrę mamy z bani. Varika teraz. Dobra, co my tu mamy? Wrogowie trafieni przez pełne nacięcie zostają na chwilę pozbawieni przytomności. Zostają unieruchomieni. Fair deal. Szybkość ruchu. No, takie o. Zadajesz więcej obrażeń, gdy strzelasz z podwyższenia. Kurczę, tylko czy Varik, znaczy czy NPC-ty są w stanie rozkminić sobie, żeby ustawiać się na podwyższeniu? Tak poważnie. Ja wiem, że to może nawet zadziałać tak gdzieś na farta, nie? Ale jaka jest na to szansa? Daleki strzał, większe obrażenia, im większa jest odległość. No też jest takie fair. Wybuchowy strzał rozpada się w powietrzu, tworząc szrapnel zadający tym więcej obrażeń, więcej przeciwników znajduje się w pobliżu. O! Odrzuca przy eksplozji główny cel na kilka metrów. No ciekawe. I odrzuca cel. To jest niezłe z tym odrzuceniem. Weźmy sobie to. Zdolniacha. Dobry ten. Kassandra, Varik, Solas. No właśnie. No właśnie, u niego to w ogóle idziemy gdzieś tam w te tarcze, nie tarcze. Siła woli po odblokowaniu, coś tam. Premia do siły bariery. Twoje bariery czerpią magiczną energię z pustki, dzięki czemu działają dłużej. Pasuje mi to raczej. Zaraz, przywołujesz duchy, które leczą nieprzytomnych sojuszników na wskazanym obszarze i odcudzają ich. Aktywne bariery zapewniają im premię do odzyskiwania many oraz wytrzymałości. Rozpraszasz niekorzystne efekty. Nie no, to pójdziemy tutaj stanowczo, żeby zwiększyć siły naszych barier. I to jest fair. I to sobie zostawiam. Dobra, zostało nam na pewno trochę ciał. Właśnie, poza tym miałem zbierać te ozdobne klejnoty. Więc jestem za. Ulepszony coś tam śmiertelnego ciosu. Pierścień chyba, nie? Ulepszony pierścień śmiertelnego ciosu. Obrażenia łotrzykowi zwiększa. Spoko. Mam łotrzyka, który mógłby tego używać. To plus pierścień trafienie krytyczne. Rozdarcie na trafienie, szansa na trafienie krytyczne. O. Dobra. Mógłbym mu dać też jakiś pasek ochrony przed magią. A, on ma, dobra. Teraz gdzieś tutaj jest coś. Jeb. Pod ochroną inkwizycji. Uchodźca. Co się stało się? What's wrong with your wife? She gets sick when the weather's foul. Can't catch her breath like cobwebs in her lungs. Our son Hindel makes a potion that lets her breathe. He's the only one who can make it, but he's joined that cult in the hills. Please get to him and tell him what's wrong. Without that potion, she'll die. Pewnie, że powiem. Nie ma najmniejszego problemu. Nim się jednak to stanie, to załatwmy wszystkie tutaj możliwe możliwości.
people need food? There are rams out in the hills. Good eating, cooks easy, and no lords around to kill you from poaching. Too dangerous to go hunting now. More likely to find mages than luck. Good luck. Luck won't go. Ale już trochę ich zabiłem. Aha, no, czyli to dopiero teraz tam, jakby. Dobra. Dobra. Tyrda, jasny topór, matka awarów. Dobra. Szybka podróż? Dziękuję, nie potrzebuję na razie. Tu jest kupiec za to. Serdeczne F5, jakbyśmy mu coś sprzedali niechcący. Długie ostrze najemnika, młoty takie tego, wyważone łuki, puginał. Nie. Wyważony sztylet też raczej nie. A właśnie, bo ja jeszcze mam tarczę dla Kasandry. Tarcza, tarcza, tarcza odłamu to ma. Jakieś takie mam wrażenie, że jeszcze gdzieś tarczę miałem. 8, 8, 10, 11, której ona używa. No to nie, to nie. To gdzieś miałem złe domniemanie. Dobra, no to sprzedajmy to i owo. Czy to jest wszystko? Nie, to jest broń. Dobra. Laska pijawki umysłu. ...6% premia obrażeń za barierę, siła woli i spryt. Dlaczego tego Solas nie ma? Znaczy, aha, dobra, bo on ma tą lodową, co daje 12%. To ja sobie to na razie zostawiam. Daliski łukłowcy. Sprzedaj. Laska lodowca. Sprzedaj. Claymore. Topór bojowy Kunari. Te takie brązowe to możemy posprzedawać w ciemno. Wzmocniona tarcza. Wzmocniona tarcza. Uważony sztylet, kozik rekruta. To też nic, to też nic. Długi miecz inkwizycji. Ze zbroi. Tą awarską zbroję zostawię. Średnią zbroję smoka, jakbyśmy przeciwko smokom walczyli. Ten pancerz zwiadowcy jak najbardziej mogę sobie wywalić. Awanturnika też. Zwiadowca, zwiadowca, kaptur odporności na ogień. To jest wszystko w razie gdybyśmy smoka gdzieś tam. A nie jestem głupi, w końcu pewnie trafimy na jakiegoś smoka. Szansa na trafienie krytyczne albo 3% do zręczności. Tylko wyszkolony przez Kunari? Damn. Dobra, to sobie zostawię na razie. Pierścień rozdarcia, Sankio, odporność duchowa, to zostawię na razie. Pieczęć zostawiam, rośliny i tak dalej sobie też zostawiam. Kosztowności, no zostawię na razie, nie jest mi potrzebne złoto w żaden sposób, schematy, dziękuję, nie, nic, odkup też nic. Kup. Bronie, zbroje, nic, nic, nic. O, wytrzymały uchwyt bianki, moduł celowniczy, łożysko, nope. Skóry ogara, wrzecionowiec, takie, tego, tu, no. Futra, korzenie, łuski smoczęcia. Czy ja mam coś takiego? No dobra, ale no nie będę raczej kupował łusek smoczęcia. Chociaż może wezmę trochę. Skóry, tu raczej mam wszystko z tych. No, tu raczej mam wszystko. Ta skóra smoczęcia mnie zaintrygowała przez chwilę. Przepis na antywiański ogień. Na dużą kałużę lepkiej substancji. Bierę. Dobra. Serdeczne F5. Z kimś tu jeszcze coś mamy do załatwienia? Nie bardzo. Tutaj mamy coś. Wielki głód. Wzgórza. O, reszty. Płytki oddech. Wielki głód. Tu gdzieś moglibyśmy się doskoczyć? Tu możemy doskoczyć, tak? God damn it.
No to będę ganiał tylko za zwierzyną. No tutaj na tym płytkim oddechu to może być co innego. No ale dobra. Znaczy ja mógłbym sobie tak tutaj... Nie. Nie. A żebyście... A żeby was pogięło. No ale dobra, jak się nie da, to się nie da, nie przeskoczysz. Udaj się w to miejsce. Pogadamy z tym synem. Później ja sobie załatwię ten wielki głód tutaj na wzgórzach okolicznych i jak wrócę, i wtedy sobie gdzieś tam przerwę to nagrywanie. Może byśmy spróbowali teraz zabić to tych nam w szczelinie. Nie wiem. Dobra, dajmy się tutaj. Naprawdę, mogłoby to jakoś tak szybciej trwać trochę. Mógłbym kombinować też z przyspieszaniem tego kawałka wideo, jak gdzieś tam podróżuję czy coś, nie? Tylko, że mi się japa nie zamyka, a jak mi się japa nie zamyka, no to... Dobra, weźmy, zabijmy takiego barana. Bo to chyba o te barany chodzi, nie? Baranina, no właśnie. Więc to raczej bardziej jest, gdzie byśmy nie znaleźli tych baranów, abyśmy je znaleźli. Żelazo sobie zabiorę, o tam jest też coś ciekawego. Też żelazo. Dobra, co my tu mamy? A, no tak, no bo tu są barany, no to spoko. A tu, żeby się dostać, to musimy przejść górą. To już, chociaż nie wiem, czy lepiej by było, jakby zrobili drabinę. Dobrze jest, jak jest chyba. No nie wiem, czy postać wchodzi szybciej po drabinie, czy postać wchodzi tak szybciej z buta. Tondorondo, 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 tondororom, tondororom. I dziwne, że tutaj nie mam szybkiej podróży, no bo przecież to jest ta wieża zimowej warty, a szybkiej podróży tu nie mam. A to jest tak, jak w mordę strzelił gdzieś w tej wieży. W tym całym klasztorze. Swoją drogą, wiecie, jak powstawały te mury, które są tutaj, prowadzą do tej warowni? One powstawały na takiej bardzo fajnej zasadzie, mianowicie kiedy ludzie przejeżdżali drogą, to kiedyś nie było podków. I to poważnie z tych czasów, kiedy nie było podków. Motyw jest taki, że kiedy ludzie podróżowali w ten sposób na koniach, to koniom po prostu szkodziły takie drogi, na których były kamienie. Odrzucano te kamienie na bok, aż w końcu ktoś pomyślał, że no w sumie jak mamy je tak rzucać i rzucać, no to ułóżmy jakoś tak... Przecież. To ułóżmy je przynajmniej jakoś tak w miarę sensownie. No i tak się stało. Stąd powstały te wszystkie mury. W ten sposób. No właśnie. Your father sent me here for potion. What? She was fine. She hasn't had the breathing trouble in... All right, I can help. Here, I have some already made. Go, take it to her now. Dobra, to mamy też z bani. No i co, i teraz zapylać tam? Nie, daruję sobie to. Po prostu złowię 10 baranów gdzieś tam. Chociaż kurczę. Będzie łatwo nam stąd złowić te barany. Więc tak zróbmy. Już dobra. Już normalnie sobie tam przejdę. Także to jest właśnie taka ciekawostka. Tak też wiele powstało dróg, jeżeli chodzi o Irlandię, Szkocję. Bardzo kamieniste wyspy, takie właśnie jak Irlandia i Szkocja. No, moglibyście zabić tego barana, tak poważnie. Weźcie go no brawo. Dobra. To właśnie takie... jakby... państwa, które powstały na wyspach, takie kraje, są właśnie mocniej... Te drogi są bardziej u nich widoczne.
Także taka jest magia. No to tam gdzieś jakby możemy sobie w tą stronę się udać. Czy jak nastawiłem... O, patrzcie, nastawiłem punkt orientacyjny. To tutaj ten punkt został... O, i go tak widać. Co wy tu robicie, robaczki? Bach, wszyscy leżą. Dawaj, dawaj. Na łotrzyka nie ma kozaka. Ale już przynajmniej mógłbym lutować wszystkich, nie? Czy tam w jakimś obszarze. Nie wiem, czy graliście sobie... O, tam są kolejni przeciwnicy. Nie wiem, czy graliście sobie w Sacred 2, ale tam też był bardzo fajny system. Wciskaliście sobie Q i jazda, nie? I will help you! Jeszcze mnie zamroziło na dodatek. Zdychaj, diabły! Dobra, przeszukaj. Lepszony pierścień od Vetu. You never did tell me why you dragged me to Haven Seeker. I mean, what could I have told? Czekaj, czekaj. Ja zakładam, że to będzie coś dla niej. Zwiększone obrażenie od zdolności dla wojownika. No i super. Nie jest to jakieś coś specjalnego i jakoś tam Kassandrze, to umówmy się, że to tam tako pomoże. Ale zawsze. Dobra, to tu nic takiego specjalnego nie ma. Musimy się udać gdzieś w tym kierunku. I w tym celu ja się przetransportuję tutaj. A przyjdziemy sobie gdzieś tamtędy. Będziemy już szli w tą stronę do... No, w każdym razie do tego miejsca. Tam, tutaj, tego. O, tu właśnie. Oj, to nie atakuj, nie atakuj. Po drodze też sporo baranów jest, więc... Szluz. I to tak poważnie, sporo tych baranów jest. No i tam mamy kolejnych zakonników. Templariuszy. Dobra. Ojej. No, dawaj. Teraz jak Madzuj nam go zamroził... Leżysz, gościu. No dawaj, dawaj go, dawaj go. Dlaczego do tego doskoczyłem? Dobra, rozdarcie zaskoczyło, fajnie. No żebyś ty z tego, za plecy i stamtąd go atakujemy. Jak z przodu się nie da, to z tyłu się da. No. Ja się i przez tarczę przebiję. Dobra, widzę tego barana. Widzę ich parę nawet. Sorry, ale to daje dobre ludzkości. Dobra. Ile ja już tej baraniny mam? 5 na 10. No to jeszcze kawałeczek. Ale tylko ten baran uciekł, bo tutaj był jeszcze jeden. Łocie ciociu, ten to już w ogóle gdzieś tam... O! Dobrze, że mam ze sobą maga lodu. Jest mi dużo łatwiej. Dobra. No, atakuj, atakujcie! Dobra. Uf, już myślałem naprawdę, że ucieknie. Muszę zaatakować po prostu zwierzę skillem, żeby moi sojusznicy
również je zaatakowali. No, nie wiem, czy ma to jakikolwiek sens. Dobra. Na szczęście jestem w stanie takiego barana wykończyć tak sam nawet bardzo szybko. 9 na 10, no zostaje mi tylko jeden. No już tutaj jest całkiem, są całkiem duże szanse, że mi się uda. Tu jest wszystko w pożądalu. Och, reszty. To udajmy się gdzieś tam już tak powoli w tamtą stronę. Kapłanki są gotowe na spotkanie. No to zaraz. Rozwiążmy tylko problem z tymi baranami. Zaraz pójdziemy do tych ochoczych kapłanek. Oczywiście w celach rozmowy. Per traktacji. Musimy ich przekonać do swojej osoby. Znaczy je. Nie, już myślałem, że to barana mi naznaczyło. Ja? Myślisz, że to takie zabawne? No, ktoś się przeteleportował. No ja mogę i ciebie załatwić. Dawaj go tu. Dobra, daliśmy sobie radę. Lisa atakujecie! Znaczy, no, nie przeszkadza mi to, no. Spoko. No jeden baran, no naprawdę, kurde. Za tym jednym to teraz będę ganiał nie wiadomo ile. Mam nadzieję, że dla potrzeb tego zadania się nie ograniczyła liczba baranów do tylko tych miejsc, które były zaznaczone na mapie, bo przecież mnie to z równowagi wyprowadzi. O, bez jaj jest. Dobrze, że mam niewidzialność chociaż. Miodzio. No, ruszaj się. O, już myślałem, że nie ma z niego dropu. Przecież bym gościa normalnie wykończył. Dobra, no to idziemy oddać tą baraninę. Zresztą tamto się możemy w ogóle dojść tak... Bo tak. No. Co sobie będę żałował? Yeah, to u nas to akurat bez problemu. Tu mam pomóc temu, gdzie on jest tutaj ten... Uchodźca, ty uchodźca. Masz. The potion and instructions on how to make it. Silas bless you. Or the maker. Or whoever. It doesn't matter. Just thank you. I'll give it to her right away. If ever I can help the Inquisition, you have my word. O proszę. I Cassandra to pochwala. Dobrze, jak mamy wsparcie jednej i drugiej strony, to jest fair deal. No mi to pasuje. No, chciałeś tak zobaczyć, czy coś tu gdzieś... O, jest notatka. List odnaleziony w domu w Radcliffe. Ojcze, wyruszam w góry, by dołączyć do tamtejszych ludzi. Oni widzą, gdy reszta świata jest ślepa. Okej. Okay. No, jakiś w ogóle świrnięty gość. Tum, 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 tum. To jest dopiero wykorzystanie. Dach wykorzystujemy jako jako miejsce do sadzenia roślin. No i spoko. Jest naprawdę niezły pomysł. Proszę. Fill these hungry bellies. Give these folks some hope. Much of the Inquisition. But no one else is helping like you lot. Maybe I was wrong. No proszę. Czyli można? No, kurde. Z tymi stojącymi ludźmi jak posągi to naprawdę przeginają. A co to? Zaklinaczka Elandra. A witam. I am Enchanter Elendra. I hope you find a way to end this foolish war. To też bym chciał. I believe this is your phylactery.
I found it on the body of a dead Templar named Matrin. Ah. I suspected he died when he did not join me or send word. Maker curse the fools who started this war. And the fools who now fight it. Thank you. Matrin was important to me. Here. Przynajmniej da mi coś w nagrodę. Należy, że opowiedz mi sobie o i o Matrinie. O właśnie. Ah, Templars and mages. Natural enemies, they always say. As though you can keep healthy men and women close to each other for years without anyone getting ideas. We were friends for many years and lovers for many more. No proszę. And now he is gone because of this war. No, wojna odbiera zawsze ludzi. You haven't joined the rebels or the refugees. Are you on your own? Yes, it is safer that way. For everyone. First, I used my healing skills to help the refugees. But when the Templars saw me, they attacked. Innocent people died in that battle. I will endanger no more. Mogłabyś spróbować dołączyć do Inkwizycji. The Inquisition could use the skills of a powerful mage. If I wished to kill others, I would have joined the rebels. How is the Inquisition any better? Okej, okay, na razie nie mam nic co odpowiedzieć na ten temat. It is better to know. No dobra. Serdeczne F5 i tu mieliśmy właśnie, co my mieliśmy? O, tu właśnie. Nieustające zagrożenie. Weźmy się, udajmy tu na miejsce. No to gdzieś mniej więcej w tę stronę. Chyba na górze. Na to wszystko wygląda. Dobra. Serdeczne F5. Elfi korzeń. Witaj, kapitanie. Corporal Vale, thanks for your help. The Majors and Templars don't seem to care who gets caught in their war. The refugees here are in dire need of help. If the war doesn't kill them, cold or starvation will. Łożeszty. What can you tell me about the rebel mages? The real rebels are up north in Redcliffe, dug in and taking care of their own. The ones out here are just apostates. Locked up in the circles all these years, and now they've gone mad with power. The rebels in Redcliffe have washed their hands of them. I wish we could do the same. Yeah. What other problems do these refugees face? We've got some injuries that go beyond stitches and elf fruit. I know healers are in short supply, but if you can find someone in Redcliffe to help us, it would save a lot of lives. Okay. Będę pamiętał. Is there anything we can do to help people deal with the cold? I asked the Inquisition to send blankets. You'd think I was asking for a wagon of raw lyrium. A recruit named Whittle is trying to make what we can bring in last. If you have any ideas, talk to him across the road. Spróbujemy coś z tego, z tym zrobić. Templars... W końcu mamy wpływy, tak? To cała Inkwizycja jakby liczy na nas, stoi przed nami w ogóle. A to tylko koce, do licha. Every Templar I've ever known has wanted to protect the common folk. These men defile their order's good name. What can you tell me about the man who's supposed to be getting horses for the Inquisition? Horsemaster Dennett. He lives on a farm to the west. Tough old fella. We haven't heard from him. Best we can tell, he's holed up until the Majors and Templars are done killing each other. Okay. Farewell. And you as well. Dobra. Władza. Stabilizuj obszary, zamykając szczeliny, odpustki, poszerzaj zasięgi i tak dalej. Władzę można wykorzystać przy stole narad, by odblokować nowe możliwości. Zgromadzenie wystarczającej ilości wpływów zwiększy rangę Inkwizycji i da dostęp do nowych unikatowych profitów. Okej, dla mnie super. Elfi korzeń. Dobra. W następnym odcinku udamy się... Gdzieś w tym kierunku? A może ocalimy sobie tą całą okoliczną strefę?
Redcliffe. No nie, no damy się gdzieś w tym kierunku. Oczyścimy sobie tą lewą część w ogóle mapy, jeżeli będziemy w stanie. Ja się z wami żegnam i cóż, na dzisiaj to będzie koniec. Pamiętajcie, że jak zwykle proszę was o to, że jeżeli podoba wam się content, który oferuję wam na swoim kanale i chcielibyście być częścią tej całej społeczności, to zostawcie suba, dajcie lajka, trzymajcie się, do zobaczenia.